Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak sobie to wyobraziłam, że w pierwszej części troszkę Państwa do Hegla zachęcę i opowiem troszkę o metafizyce, takie ABC metafizyki. Potem będzie taka krótka przerwa i w drugiej części będzie o filozofii społecznej. I podsumuję to wszystko, może będzie potem jakaś dyskusja. Ale przede wszystkim to spotkanie ma charakter nieakademicki, tak? Czyli ja to odczytuję, skoro jest nieakademickie spotkanie, że ma być autentycznie i że ma być szczerze, tak? Że my się faktycznie czasami w filozofii chowamy za te artykuły, za te przepisy i właściwie tak naprawdę nie wiadomo, czemu ktoś się kimś zajmuje, prawda, co tam w trawie piszczy, więc ja bym chciała Państwu powiedzieć tak szczerze, dlaczego ja się Heglem zajmuję. Celem dzisiejszego, znaczy cel jest zawarty w tytule, prawda, nie bójmy się Hegla, czyli jakbyśmy rozszyfrowali ten tytuł, to celem jest co? Zachęta do Hegla. Do Hegla trzeba zachęcać, tak? Tylko, że jakbyśmy napisali cel spotkania, ludzie, czytajcie Hegla, to nikt by nie przyszedł, tak? Bo nie bójmy się Hegla czymś atrakcyjnym, bo atrakcyjny jest dla nas właśnie strach. Strach, który się przełamuje. Znaczy, to jest w ogóle atrakcja każdego horroru, tak? Że my się lubimy bać, a potem będzie wszystko jakoś tam dobrze. No więc tak właśnie będzie na tym spotkaniu. Ja trochę tak trochę zachęcę, trochę nastraszę, ale będzie wszystko dobrze, bo będziecie Państwo wiedzieć, jak zdobyć wiedzę absolutną. Tak, więc myślę, że będzie fajnie. Teraz tak, dlaczego boimy się Hegla? No bo trzeba zachęcać, boimy się. Więc myślę, że tutaj odpowiedź jest na tym rysunku na przykład. Hegel kojarzy się z pewnym diabelstwem. I coś w tym jest moim zdaniem. Jest takim diabłem, to znaczy taki filozof groźny, heretycki. Zobaczymy jeszcze w trakcie spotkania, co to znaczy, że to jest filozof heretycki. Taki niebezpieczny, prawda? Czy co to znaczy niebezpieczny? No, na przykład, że niszczy ja. To jest filozofia systemowa, która jakoś niszczy niezależność, to empiryczne ja, gdzieś jest zagubiony w tym heglizmie, prawda? Zawłaszcza taki rozległy system, podporządkowuje jednostkę, prawda? Popper nazywa wielkim dyktatorem Hegla. Tak? To jest coś takiego groźnego w tym Heglu. Oczywiście na gruncie metafizycznym, ale również na gruncie politycznym, prawda? Na gruncie politycznym to jest to słynne represyjne państwo. Ja sobie tu tylko takie hasła. Apologeta monarchii pruskiej zaczął taki Rudolf Heim. Powtarza to właściwie po nim później Popper, albo na przykład Schopenhauer, płatny agent rządu pruskiego. Czyli po prostu filozofia totalitarystyczna, agresywna, organicystyczna koncepcja państwa, która właśnie dławi jednostkę, prawda? No groźny na poziomie politycznym, prawda? Dalej jest Hegel, boimy się Hegla, ponieważ Hegel jest trudnym filozofem. Tak? Jakby się zapytać, który jest trudny filozof, no to byśmy musieli powiedzieć co, że na pierwszym miejscu jest kto? No nie wiem, może możemy się licytować, czy Heidegger, no. Każdy może coś powie innego, ale Hegel jest na pewno w czołówce i ja myślę, że coś w tym też jest. Znaczy myślę, że osoba przeciętnie inteligentna, jak siada do dzieły, nie wiem, Kartezjusza i się skupi i przeczyta, to zrozumie to przecież tego Kartezjusza. No już nie mówię o Locke'u czy innych, czy nawet Kanta ze skupieniem spokojnie możemy sobie czytać, rozumieć, to nie ma żadnego problemu. Natomiast jeśli ktoś otwiera książkę Hegla, logikę czy fenomenologię ducha, to naprawdę czujemy, że się tego nie przyswaja. To znaczy, że to jest coś takiego rzeczywiście, jak taki właśnie Mount Everest i człowiek tak stoi i nie bardzo wie, od czego zacząć. Nie wiadomo, gdzie uderzyć, tak? Czujemy taką naprawdę dużą coś. Dlatego reakcja psychologiczna na lekturę Hegla jest naprawdę bardzo różna. Ja właśnie rozmawiałam, no nawet agresja. Tak, nawet agresja do Hegla właśnie, albo się mówi, że jest właśnie mętny, nieprzystępny. Generalnie zrzuca się wszystko na niego, czyli nikt się nie przyzna, że nie rozumie, bo też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że żeby wejść kompetentnie w filozofię Hegla, to na to potrzeba lat. Znaczy lata lektury sprawiają, że się operuje tym Heglem swobodnie i można to swobodnie robić, więc nikt nie przyzna się, no ja jestem leniwy, nie będę tego przecież, po co mi to, prawda? Więc nikt tak nie mówi, tylko raczej odreagowywuje, że to jest mętne, to jest głupie, on jest poniżej wszelkiej krytyki, no ja po co ja to mam czytać, prawda? Więc w tym sensie to wyszydzanie Hegla, no, przed tym nie ustrzegł się praktycznie nikt, każdy lubi taką szpileczkę Heglowi wstawić, nawet Tatarkiewicz. Już za młodu miał cechy starca, na przykład pisze. Co to za uwaga jest w ogóle, prawda? No bez sensu odreagowanie lektury, której się po prostu zwyczajnie po ludzku nie rozumie.
I też wydaje mi się, że akurat Hegel jest takim filozofem, na którym skupiają się w ogóle problemy filozofii. Znaczy, po co się w ogóle zajmować filozofią? Hegel uczy myślenia, tak jak w ogóle filozofowie uczą myślenia, bo co to jest filozofia? No przemyślenie wszystkich ważnych spraw, jakie mamy do przemyślenia. Więc to jest w ogóle też pytanie. Pytanie o Hegla to jest w ogóle pytanie o filozofię. Po co się tym wszystkim mamy zajmować? Mówi się, proszę Państwa, że najtrudniej zmienić nawyki żywieniowe, a ja uważam, że najtrudniej zmienić jest myślenie. A jeśli ktoś zaczyna się bawić w filozofię, to musi się liczyć z tym, że mu się zmieni myślenie. Na przykład pod wpływem Hegla zmieni mu się myślenie. Jeśli zmieni mu się myślenie, to traci grunt pod nogami. A może trzeba będzie coś w życiu zmienić? Będzie trzeba nad czym zastanowić? Nagle się okazuje, że rzeczy są nieoczywiste, prawda? A Hegel to jest taki mocny filozof. No, może nam w głowie trochę poprzestawiać troszkę, tak? Więc to jest faktycznie dosyć groźne dla ludzi, którzy no po co mają myśleć? No można sobie bezpiecznie w swoim tym świecie własnym, wewnętrznym żyć. Po co tam wchodzić, prawda? Zwłaszcza, że Hegel nie ułatwia zadania. Filozofia to nie jest kicz, czyli w tym sensie, że nie upiększa. Hegel nie daje żadnego pocieszenia człowiekowi, wręcz przeciwnie. Proszę? Nie zgemitryś. Tak, więc on jest filozofem no takim ciężkim też, tak? Takim, że nie ułatwia zadania właśnie, nie pociesza. No i wydaje mi się, że też, że boimy się Hegla dlatego, że on jest w gruncie rzeczy filozofem nieznanym. Człowiek się boi tego, co nieznane. A ja uważam, że Hegel nie został przyswojony, że Hegel jest niezrozumiałym filozofem, nawet w środowiskach akademickich, nawet wśród filozofów. Ludzie nie wiedzą, nie znają filozofii Hegla. Ja zresztą uważam, że to, żeby oddać sprawiedliwość, dotyczy wielu filozofów. Że jak dopiero ktoś się kimś głęboko nie zajmuje, to tak naprawdę operuje wiedzą, bierze tą wiedzę z drugiej ręki, prawda? Czyta sobie właśnie jakieś opracowania, albo ktoś coś napisał, więc powtarza się pewne rzeczy, błędy się powtarza, pewne stereotypy się utrwalają, żeby być też sprawiedliwym. Ja nie uważam, że to jest takie do końca złe, dlatego że żeby Hegla przystępnie referować, trzeba go upraszczać. No bo jak się przekaże na dydaktyce jakąś ciekawą myśl? No co, uciekać w żargon heideggerowski, uciekać w żargon hegelowski, to jest pozbawione sensu. Więc uproszczenia są pewną dydaktyczną koniecznością, żeby w ogóle filozofia funkcjonowała jeszcze jakoś w kulturze, prawda? Więc to jest nieuchronne, tak? Chodzi o to, żeby po prostu sobie zdawać z tego sprawę, z tych właśnie uproszczeń i żeby nie trywializować i żeby oczywiście to, co my mówimy, żeby było jakoś jednak adekwatne do tego, co dany filozof mówi. Jeśli ktoś czerpie wiedzę na temat Hegla czy jakiegoś innego filozofa jedynie z podręczników albo jedynie z drugiej czy trzeciej ręki, no to jaka to jest wiedza, prawda? Więc Hegel moim zdaniem w ogóle nie jest przyswojony jako filozof, tak? On raczej funkcjonuje jako, kulturowe funkcjonowanie Hegla, tak? Jest pewna jego recepcja, która funkcjonuje, natomiast i oczywiście czasami są kompletne bzdury, jest to czasami recepcja bardzo nierzetelna, demoniczna, znaczy właśnie demonizuje się Hegla, bo tak funkcjonuje kulturowo, czy on jest używany do różnych walk, opcji, prawda, zwalczania się na gruncie politycznym, więc każdy go traktuje po prostu jak, instrumentalnie po prostu jest Hegel traktowany, prawda, więc on siłą jest rzeczy bardzo mocno uproszczony, prawda, na potrzebę właśnie dydaktyki albo walki politycznej. I tak właśnie sobie funkcjonuje.